Zanim zaczniemy dzisiejszy podcast, chciałabym Wam serdecznie podziękować za okazane serce. Nie wiem, czy wiecie, ale od momentu publikacji odcinka o Marice, ofierze swojego własnego męża, jej mamie udało się zebrać kilkadziesiąt tysięcy złotych dla swoich wnuków, które praktycznie z dnia na dzień straciły oboje rodziców. Za sprawą komentarzy pod zbiórką wiem, że ogromna część wspierających to właśnie Wy, moi słuchacze. Jestem przeszczęśliwa, że razem możemy realnie wpływać na życie bohaterów historii, o których opowiadam. Dzisiaj znów możemy okazać wsparcie i udowodnić, że słuchanie podcastów kryminalnych może nieść ze sobą coś dobrego. W opisie odcinka zamieszczam link do naszej skarbonki w serwisie partnera dzisiejszego odcinka siepomaga.pl. Zbiórki, która realnie wpłynie na życie bohaterki dzisiejszej historii, ale na jej temat opowiem więcej w trakcie odcinka. Pamiętajmy, że nie jest wstydem prosić o pomoc, szczególnie, że za tą prośbą nierzadko kryje się ogromna tragedia, tak jak w przypadku historii Pameli i jej bliskich. Zapraszam do wysłuchania materiału o miłości, która przerodziła się w chorą nienawiść. Pamela przychodzi na świat 14 października 1996 roku w Oświęcimiu, jednak bardzo szybko życie tej małej dziewczynki mocno się komplikuje. Kiedy ma zaledwie 2 lata i jeszcze nie rozumie tego, co się dzieje, jej rodzice biorą rozwód, ale nie kończą relacji tylko między sobą. Mama Pameli po rozstaniu opuszcza miasto i postanawia zacząć nowe życie gdzieś daleko, z dala nie tylko od byłego już męża, ale także z dala od córki. Od tej pory mała Pamela wychowywana jest tylko przez swojego tatę, pana Marka. Nie ulega wątpliwości, że rola samotnego rodzica nie jest prosta. Na całe szczęście pan Marek z pomocą swoich rodziców szybko staje na nogi i okazuje się, że doskonale radzi sobie jako najważniejszy człowiek w życiu swojej córki. Zapewnia Pameli wszystko, czego dziewczynka potrzebuje, by dorastać w zdrowiu i szczęściu. I mimo natłoku pracy i obowiązków, pan Marek zawsze znajduje czas dla Pameli, bo to właśnie te wspólne momenty są dla niego najważniejsze. Tata często zabiera córkę na wycieczki i różne przygody, co procentuje, bo z czasem między tą dwójką tworzy się wyjątkowo silna i nierozerwalna więź, którą widzą wszyscy z zewnątrz. Pamela i pan Marek są jak z obrazka. Córka jest wpatrzona w swojego tatę, a on zakochany w swojej jasnowłosej córce. W przeciwieństwie do matki dziewczynki, która mimo upływu lat kompletnie się nią nie interesuje, pan Marek bez wahania skoczyłby za Pamelą w ogień i świetnie radzi sobie w roli obojga rodziców naraz. Kiedy dziewczynka staje się coraz starsza i ma już 6 lat, tata po raz pierwszy zabiera ją do stadniny. Pamela, mimo początkowego strachu przed mieszkającymi tam gigantycznymi, ale i majestatycznymi stworzeniami, szybko nabiera odwagi i zakochuje się w koniach i jeździe konno. Jej największym marzeniem staje się też zakup własnego wierzchowca i dziewczynka wierzy, że któregoś dnia spełni swoje marzenie. I mimo, że jej rodzina nie należy do klasycznych, bo nie ma w jej życiu mamy, którą ma większość jej koleżanek, to dziewczynka ma bardzo szczęśliwe dzieciństwo, w którym nie brakuje niczego, a przede wszystkim nie brakuje miłości. W ten sposób mijają miesiące, a później lata, a Pamela staje się nastolatką i wyrasta na nie tylko piękną, ale bardzo wartościową młodą dziewczynę. Pan Marek jest niezwykle dumny, że wbrew wielu przeciwnościom losu udało mu się wychować dziecko na dobrą i mądrą osobę. Bo Pamela z wiekiem staje się coraz dojrzalsza. Docenia też to, że tata tak bardzo się dla niej starał i odwdzięcza się tak, jak może odwdzięczyć się dziecko. Jest wspierająca, nie sprawia żadnych problemów wychowawczych, ma dobre oceny, a do tego wielu przyjaciół. Pamela jest też wyjątkowo rozsądna jak na swój wiek. Jest też ambitna i mimo, że jest bardzo młoda, to już powoli snuje plany na temat tego, co chciałaby robić w życiu. Pan Marek doskonale widzi, że córka skrywa w sobie ogromny potencjał, że jest pracowita i że na pewno da sobie radę w życiu. Sam też chciałby zapewnić jej jak najlepszy start w dorosłość, a niewielkie miasto, jakim jest Oświęcim, nie jest wymarzonym miejscem do rozpoczęcia nowego życia. Dlatego też
Pomimo, że nie można powiedzieć, że w domu jest problem z pieniędzmi, to mężczyzna decyduje się na bardzo odważny krok. Postanawia wyjechać za granicę w celach zarobkowych, aby poprawić sytuację materialną rodziny. Chce mieć fundusze, by pomóc dorastającej Pameli, która za moment będzie przecież pełnoletnia. I tak, kiedy Pamela jest nadal nastolatką i jeszcze chodzi do gimnazjum, jej tata podejmuje bardzo trudną dla siebie decyzję. Decyduje się na rozłąkę i wyjeżdża do Norwegii, gdzie znajduje pracę jako stolarz. I gdy pan Marek ciężko pracuje na północy Europy, Pamela zostaje w Oświęcimiu, gdzie uczęszcza do szkoły i prowadzi życie jak dawniej, a za jej wychowanie i codzienną opiekę odpowiedzialni są teraz jej dziadkowie, rodzice pana Marka. I o ile rzeczywiście zarobkowo praca ta okazuje się strzałem w dziesiątkę, to niestety jest to ciężki okres zarówno dla nastolatki, jak i jej taty. Pamela jest naprawdę wyjątkowo zżyta ze swoim ojcem i bardzo źle znosi rozłąkę z nim i naturalnie stara się o jak najczęstszy kontakt z tatą, ale oczywiście rozmowy przez komunikator czy telefon to nie to samo, co widzenie się na żywo. Dlatego też Pamela, kiedy tylko może, lata do niego samolotem. Jest w Norwegii w każde możliwe wolne, w czasie ferii, wakacji czy nawet w niektóre dłuższe weekendy. Tym samym dziewczyna utwierdza się w przekonaniu, że najlepiej czuje się u boku swojego taty, osoby, która daje jej poczucie bezpieczeństwa i bezwarunkową miłość. Dzieje się coś jeszcze. Nastolatka zakochuje się w tym pięknym, ale i surowym kraju i kiedy tylko kończy szkołę, namawia swojego tatę na przeprowadzkę, bo jedyne, o czym teraz marzy, to żeby zamieszkać razem z nim w Norwegii. I to namawianie przynosi efekt, bo ostatecznie pan Marek daje się przekonać. Zakończenie jednego z etapów edukacji to też dobry moment na takie zmiany. Sam zresztą bardzo tęskni za córką i chciałby mieć ją przy sobie. Tym sposobem nastolatka przeprowadza się na stałe do malowniczego Bergen, sporego, bo liczącego niemal 300 tysięcy mieszkańców miasta na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii. A Bergen to naprawdę piękne i wyjątkowe miejsce. To iście skandynawskie miasto, leżące w otoczeniu gór, morza i fiordów. Są tu liczne kolorowe, drewniane domki, masa kawiarenek i niepowtarzalne widoki. Nikogo nie dziwi, że Pamela jest zauroczona tym miejscem i przeszczęśliwa, że teraz sama ma możliwość żyć tu na co dzień. Jednak po osiągnięciu celu, jakim było namówienie taty na przeprowadzkę, czekają ją też nowe wyzwania. Szczególnie jedno jest tu konieczne, by mogła żyć tu swobodnie. Musi wręcz w ekspresowym tempie nauczyć się języka norweskiego. Pamela od dziecka jest jednak bardzo ambitna i wręcz lubi wyznaczać sobie cele do zdobycia. I mimo, że jest to trudne, bo Norwegia różni się od Polski i to pod każdym kątem, to nastolatka bardzo szybko aklimatyzuje się w tym innym świecie, a na dodatek bez problemu wręcz chłonie nowy język i nową kulturę. Szybko udaje jej się też poznać wielu znajomych i przyjaciół, nie tylko pośród licznej w Bergen Polonii, ale również wśród rodowitych Norwegów, co tylko przyspiesza jej naukę języka. Pamela zaczyna chodzić też tutaj do szkoły, odpowiednika naszej szkoły średniej, gdzie nawiązuje przyjaźnie i gdzie poznaje m.in. rok młodszego od siebie Norwega o imieniu Ingebrigt. Chłopak już na pierwszy rzut oka wygląda jak mieszkaniec Skandynawii. Ma jasne włosy, jasną cerę i niebieskie oczy i wpada w oko Pameli. Para niemal od razu świetnie się dogaduje. Mają mnóstwo wspólnych tematów, uwielbiają spędzać ze sobą czas, a Ingebrigt bardzo szybko zakochuje się w pięknej Polce. Ich obustronne zauroczenie z dnia na dzień przeradza się w coś więcej, aż w końcu już oficjalnie zaczynają tworzyć związek. Pamela i Ingebrigt odbierani są jako naprawdę szczęśliwa i zgrana para. Zresztą widać, że są zakochani po uszy. Nikogo więc nie dziwi, że ich relacja okazuje się być długa i trwała i że kontynuują swój związek także po zakończeniu szkoły. To zresztą ważny czas dla Pameli, która nie ma zamiaru kończyć swojej edukacji, a wręcz przeciwnie. Zapisuje się na lokalny uniwersytet, gdzie rozpoczyna studia na aż dwóch bardzo wymagających kierunkach – psychologii i bioinżynierii. I mimo, że dziewczyna od niedawna włada językiem,
to radzi sobie na uczelni naprawdę świetnie i wiele osób nie może wyjść z podziwu, że ta dziewczyna, która jeszcze kilka lat temu mieszkała w Oświęcimiu i kompletnie nie znała języka norweskiego, dzisiaj jest studentką norweskiej szkoły wyższej. To naprawdę imponujące i doskonale obrazuje, że Pamela jest bardzo pracowita i ambitna. I te cechy przydają się jak nigdy, gdy okazuje się, że Pamela jest w ciąży. W 2017 roku, gdy dziewczyna ma 21 lat i nadal jest studentką na lokalnym uniwersytecie, na świat przychodzi malutka Mia, owoc miłości Pameli i jej chłopaka Ingebrigta, z którym jest już od kilku lat. Ciąża, a następnie pojawienie się na świecie noworodka, to ogromne wyzwanie, które dosłownie wywraca do góry nogami świat tych młodych ludzi. I mimo wielu nieprzespanych nocy i ciągłego czuwania przy małym człowieku, Pamela nie rzuca studiów i chce zrobić wszystko, co tylko może, by pogodzić obowiązki młodej mamy z obowiązkami studentki. Pomóc mają w tym dwie rzeczy. Przeprowadzka, bo Pamela razem z partnerem przenoszą się do mieszkania jego rodziców. Także sam Ingebrigt jeszcze w ciąży obiecywał i nadal obiecuje, że pomoże Pameli w opiece nad malutką Miją i będzie odciążał swoją partnerkę, kiedy tylko będzie tego potrzebowała, żeby nie musiała zrezygnować z wymarzonych studiów. Jednak bardzo szybko obietnice zderzają się z rzeczywistością. Wbrew słowom, jakie złożył jej chłopak, Pamela nie ma żadnej pomocy przy opiece nad dzieckiem ze strony swojego partnera. Wręcz można powiedzieć ostro, Ingebrigt jest bardzo niezaradny życiowo i mimo, że jest teraz już ojcem, to ciągle prowadzi życie nastolatka. Nie jest zainteresowany nawet realizacją podstawowych obowiązków domowych w domu swoich rodziców, a co dopiero zmianą pieluch, karmieniem i zabawą ze swoją malutką córeczką. Nie ma żadnej siły, która zmusi go do wstania w nocy czy rezygnowania z grania na komputerze. Mało tego, ten młody mężczyzna, który teraz jest przecież odpowiedzialny za malutką Miję, nie potrafi, a może nie chce, znaleźć żadnej pracy na stałe. Zamiast tego godzinami gra w gry komputerowe, a zerwane noce odsypia. Zostawia Pamelę ze wszystkim kompletnie samą, a kiedy ta zwraca mu uwagę i chce walczyć, by wreszcie się zainteresował, skutek jest odwrotny. Ingebrigt nie tylko nie ma zamiaru wprowadzać zmian w swoich zwyczajach, ale upominany, staje się wręcz agresywny. Od momentu porodu Pamela już wie, że to nie będzie dla niej łatwa droga. To samo szybko zauważają jej znajomi, którzy na dodatek martwią się o przyjaciółkę, bo zachowanie młodej mamy nagle zmienia się o 180 stopni. Teraz, gdy dziewczyna rozmawia z nimi przez telefon, potrafi nagle, nierzadko w połowie rozmowy, rzucić szeptem, że musi już kończyć, po czym rozłącza się bez pożegnania. Zdarza się również, że usuwa z komunikatorów internetowych archiwalne rozmowy ze znajomymi, szczególnie te, w których wspomina o partnerze czy swoich smutkach. Dokładnie tak, jakby obawiała się, albo wręcz wiedziała, że ktoś może to przeczytać. Znajomi widzą to wszystko i nie potrafią przejść obojętnie obok tak alarmujących sygnałów. Martwią się o Pamelę i postanawiają wprost zapytać ją, co się dzieje i czy można jej jakoś pomóc. I dopiero po takiej konfrontacji dziewczyna otwiera się. Ze smutkiem przyznaje, że jej życie odbiega od tego, jak wyobrażała sobie swoją przyszłość. Przede wszystkim żali się, że od pewnego czasu jej relacje z Ingebrigtem mocno się pogorszyły, że bardzo często się kłócą i kompletnie się nie dogadują, ale wcale nie to jest najgorsze. Bo to, co najbardziej martwi Pamelę, to fakt, że jej ukochany staje się coraz bardziej agresywny i że jego emocje chyba wymykają się spod kontroli. W ostatnim czasie nie tylko wybucha z byle powodu i daje się ponieść, ale jest też bardzo zazdrosny i zaborczy. Kontroluje Pamelę na każdym kroku, zawsze chce wiedzieć, z kim i o czym rozmawia przez telefon czy przez komunikator. Znajomi zaczynają rozumieć, skąd te przerywane rozmowy czy usuwanie wiadomości. Wygląda na to, że wszystko za sprawą partnera dziewczyny, która nie tylko zaczyna dusić się w tej relacji, ale chyba też zaczyna się bać. Mimo tak trudnych przeżyć, Pamela, gdy tylko dochodzi do siebie po połogu, staje na nogi i chce zawalczyć o swoją przyszłość.
Wznawia studia i to znowu na dwóch kierunkach. Bardzo chce skończyć to, co zaczęła. Chce też zawalczyć o swój związek i przeprowadza się z córeczką i partnerem do akademików na przedmieściach Bergen. Wierzy, że może nowe otoczenie pomoże im odnaleźć się w tej innej, nowej rzeczywistości. Bo Pamela jest osobą, która nie tylko nie poddaje się, ale wie, że ciężką pracą i zaangażowaniem można zdobyć naprawdę wszystko. Jest też żywiołowa i wyjątkowo przedsiębiorcza, a teraz ma jeden cel. Chce jak najszybciej skończyć studia i założyć własny biznes, bo chce zapewnić swojej córce jak najlepszą przyszłość. Tak jak jej tata poświęcił wiele, by dać jej wszystko, tak teraz ona chce dać wszystko małej Mii. W kolejnych miesiącach Pamela łączy bycie mamą i studentką zadziwiająco dobrze, ale nie jest to proste, bo niestety nadal często kłóci się z Ingebrigtem i problemy, które trapiły ich związek, wcale nie zniknęły. Młody mężczyzna nadal jest bierny i mało zaangażowany w opiekę nad córeczką. Ciągle też próbuje kontrolować swoją partnerkę. Ostatecznie jednak za każdym razem dziewczyna odpuszcza i daje mu kolejną i kolejną szansę. Sama przecież wychowywana była przez tylko jednego rodzica i chciałaby, żeby Mia miała pełną rodzinę. Niestety, ale nic nie zapowiada tego, że ma być lepiej, bo za każdym razem, gdy już prawie dochodzi do rozstania, Ingebrigt pokornieje, obiecuje poprawę i zarzeka się, że zmieni swoje zachowanie. Ale szybko słowa te weryfikuje rzeczywistość. Znowu pojawiają się kłótnie, brak zaangażowania. Znowu Pamela jest sama ze wszystkim, a jej partner chce tylko jednego – żeby odczepiła się i dalej przymykała oko na jego życie bez obowiązków i bez zobowiązań. I o ile przez jakiś czas Pamela jeszcze wierzy, że Ingebrigt w końcu się otrząśnie, to gdy nadchodzi rok 2019, a Mia ma niewiele ponad półtora roku, dziewczyna zaczyna rozumieć, że czeka na coś, co nigdy nie nastąpi. Na dodatek, czekając, serwuje ukochanej córce życie w domu pełnym kłótni i napiętej atmosfery. Mia przecież rośnie, zaczyna rozumieć coraz więcej. Troskliwa mama nie chce pozwolić na to, by jej córka musiała mierzyć się z odtrąceniem i żyć w domu z ciągłymi awanturami. Miarka się przebrała. Pamela zna swoją wartość i wie, że przecież da sobie radę sama i tak robi to przecież cały czas. W związku z tym, dosłownie z dnia na dzień, wyprowadza się z akademików, zabiera ze sobą małą Miję i zrywa całkowicie kontakt z partnerem. W głębi ma jednak nadzieję, że ten zimny prysznic wreszcie ocuci Ingebrigta, że zrozumie, co może stracić i zawalczy o rodzinę, ale niestety, nic takiego się nie dzieje. Po przeprowadzce dzieje się coś smutnego. Mężczyzna zachowuje się, jakby nigdy nic się nie stało. W żaden sposób nie zabiega o kontakt z Pamelą, ani tym bardziej o kontakt ze swoją malutką córeczką. Pod koniec 2019 roku sytuacja wcale się nie zmienia, a na Pamelę spadają kolejne problemy. Okazuje się, że jej babcia, która wciąż mieszka w Polsce, w Oświęcimiu, jest już na tyle schorowana, że potrzebuje pomocy w codziennym życiu. Pamela, która zawdzięcza babci bardzo wiele i z którą nadal łączy ją silna więź, nie zastanawia się ani chwili. Pakuje siebie i malutką Miję i razem tymczasowo opuszczają Norwegię, aby pomóc potrzebującej starszej kobiecie. Dziewczyna nagle wraca więc do miejsca, w którym się wychowała. Znowu zmienia otoczenie, znowu porzuca dawne życie, ale rodzina jest dla niej najważniejsza, nie wyobraża sobie nie pomóc. Informacja o wyjeździe jak błyskawica trafia do Ingebrigta, który do tej pory kompletnie nie interesował się ani Pamelą, ani córką. Teraz jednak, gdy dowiaduje się, że jego była partnerka i mała Mia opuściły Norwegię bez słowa, znowu pojawia się w ich życiu, jednak nie w taki sposób, w jaki życzyłaby sobie tego Pamela. Okazuje się, że ten jest wściekły, że takie decyzje zostały podjęte bez jego wiedzy. Znowu pokazuje swoją mroczną stronę. Grozi Pameli, rzuca wyzwiskami, a na dodatek składa zawiadomienie na policji, że jego córka, Mia, została uprowadzona przez matkę do Polski. Na całe szczęście policja sprawdza wszystkie okoliczności
i zgodnie ze stwierdzonym stanem rzeczy informuje mężczyznę, że nie zamierza podjąć żadnej interwencji. Nie złamano prawa. Mia jest ze swoją matką, swoim opiekunem prawnym. Jest bezpieczna, a na dodatek ojciec doskonale wie, gdzie się znajduje. Nie ma podstaw, by ingerować i para musi dojść do porozumienia między sobą. To niestety jeszcze bardziej rozjusza Ingebrigta, który bez zmian zachowuje się agresywnie i wręcz nieracjonalnie. Wydzwania, wypisuje, odgraża się i w pewnym momencie Pamela zaczyna rozumieć, że to, że znalazła się w Polsce, tak daleko od niego, to jej błogosławieństwo. Tu przecież jest bezpieczna, a już sam fakt, że były partner chciał zaangażować policję i nasłać na nią mundurowych, świadczy o tym, że jest gotowy posunąć się naprawdę daleko. Te działania Ingebrigta otwierają Pameli oczy i sprawiają, że podejmuje bardzo trudną dla siebie decyzję. Zaczyna rozumieć, że pozostanie w Polsce będzie dla niej i dla Mii bardziej bezpieczne. Tutaj, tak wiele kilometrów od Bergen, Ingebrigt nie będzie w stanie spełnić swoich gruźb, które stają się coraz bardziej odważne. Decyzja o pozostaniu w Polsce jest jednak obarczona wieloma wyrzeczeniami, bo Pamela do tej pory cały czas wiązała swoją przyszłość z Norwegią. To tam spędziła całe swoje dorosłe życie. Tam ma przyjaciół, studia, to w Norwegii miała plan na siebie, a tu, w Polsce, która stała się dla niej trochę obca, będzie musiała zacząć wszystko od nowa. Decyzja, co dalej, spędza sen z powiek Pameli i serwuje jej wiele nieprzespanych nocy, ale ostatecznie dziewczyna zaczyna rozumieć, co jest dla niej najważniejsze. Nie studia, nie zarobki, nie znajomi, a zapewnienie spokojnego i stabilnego życia swojej córeczce Mii. Jest coś jeszcze. Od jakiegoś czasu w Oświęcimiu mieszka także jej tata, Marek, który już na dobre opuścił Norwegię. Teraz to tutaj, w Polsce, ma całą bliską rodzinę. Może też liczyć na pełne wsparcie ludzi, którym na niej zależy i którzy bezwarunkowo kochają ją i jej córkę. I to chyba właśnie miłość do najbliższych sprawia, że Pamela ostatecznie decyduje się pozostać w ojczyźnie i jak to zawsze ma w zwyczaju, od razu przechodzi do działania. Z pomocą swojego taty i przede wszystkim za sprawą swojej zaradności, Pamela w ekspresowym tempie staje na nogi i w maju 2020 roku wynajmuje małe, dwupokojowe mieszkanie w Oświęcimiu, w bloku przy ulicy Budowlanych. Decyduje się na taką lokalizację nie przez przypadek, bo jej nowe mieszkanie znajduje się zaledwie 300 metrów od mieszkania jej taty. Pamela jednak na tym nie poprzestaje. Zakłada też własną działalność gospodarczą, w ramach której prowadzi firmę outsourcingową, pomagającą w utylizacji dokumentów, a także wraca do tego, co zawsze dawało jej wiele radości, do rozwoju i zapisuje się na studia. Przy okazji zapisuje też 3-letnią już Miję do okolicznego przedszkola i wiele wskazuje na to, że już za moment wszystko wreszcie zacznie się układać. I chyba rzeczywiście właśnie tak będzie. Mała dziewczynka całkiem szybko adaptuje się do nowego otoczenia, zresztą mama i dziadek robią wszystko, by jej to ułatwić. Pamela poświęca córce mnóstwo czasu, zabiera ją na place i salę zabaw, by mogła bawić się z rówieśnikami. W ich małym mieszkanku urządza dla córki śliczny dziewczęcy pokój pełen ładnych mebelków i zabawek. Pamela, podobnie jak jej tata wiele lat temu, robi wszystko, by zapewnić swojemu dziecku to, co najlepsze i w pewnym sensie zrekompensować brak pełnej rodziny. Cały wysiłek Pameli nie idzie na marne, bo rzeczywiście każdy kolejny dzień w Polsce utwierdza ją w przekonaniu, że wyprowadzka tu była dobrą decyzją, ale mimo pozytywnych myśli, dziewczyna nie może do końca odetchnąć z ulgą. Niestety, Ingebrigt nie daje za wygraną i ciągle daje popis swojej agresji i problemów z trzymaniem nerwów na wodzy. Co jakiś czas w niewybredny sposób wypisuje do Pameli, że ma wracać do Norwegii i oddać mu jego córkę. Jest głuchy na argumenty, że nigdy się nią nie interesował i nigdy się nią nie zajmował i że miejsce córki jest przy mamie, która jest dla niej całym światem. Norweg ewidentnie zachowuje się jak pies ogrodnika. W jego poczynaniach nie ma planu, nie ma prób dialogu.
Można wręcz odnieść wrażenie, że wcale nie chodzi tu o córkę, tylko że chce po prostu zrobić Pameli na złość. Udowadnia to zresztą kolejnym zgłoszeniem o uprowadzeniu Mii, jakie składa u norweskich służb. Znowu jednak bezskutecznie, ponieważ policja w Norwegii, jak miało to miejsce już za pierwszym razem, potwierdza, że dziewczynka przebywa na terenie Polski legalnie, a jej matka posiada pełne prawo do decydowania o jej przyszłości. Mało tego, na jaw wychodzi, że jakiś czas temu Pamela skierowała przeciwko byłemu partnerowi pozew, w wyniku którego Ingebrigt częściowo utracił prawa do opieki nad Miją i jego roszczenia i żądania są tym bardziej kompletnie bezzasadne. Dziewczynka nie tylko ma prawo, co powinna pozostać przy mamie. Szczególnie, że wyraźnie jest szczęśliwym małym dzieckiem. Tatę poniekąd zastępuje Mii jej dziadek, pan Marek, który wyjątkowo angażuje się w jej wychowanie. Kiedy Pamela ciężko pracuje, rozwija swoją firmę i studiuje, bo chce przecież zapewnić córce lepsze jutro, to właśnie pan Marek spędza czas ze swoją wnuczką. Odbiera ją z przedszkola, robi obiady, bawi się i uczy ją świata. I mimo, że Pamela kompletnie nie tak wyobrażała sobie swoje macierzyństwo, to ostatecznie jest zadowolona, że wreszcie wszystko powoli zmierza do stabilizacji i rutyny, której tak bardzo potrzebowała. Wreszcie czuje się bezpiecznie, wreszcie ma wsparcie. Pamela cieszy się również przychylnością ze strony otoczenia, bo naprawdę wiele osób dostrzega jej starania. Wielu jest wręcz zdumionych, jak świetnie sobie radzi mimo tak trudnej sytuacji i bardzo młodego wieku. Nikt nie może powiedzieć o niej złego słowa. Jest też świetną i kochającą mamą, a mała Mia często stawiana jest jako przykład radosnego i bardzo ułożonego dziecka. Dziewczynka zresztą szybko rośnie i z dnia na dzień nabywa nowych umiejętności. Jest pogodna, uśmiechnięta, rezolutna i coraz bardziej świadoma otaczającego ją świata. Zadaje też coraz więcej pytań, bo zauważa pewne różnice między nią a rówieśnikami z przedszkola. Coraz częściej głośno zastanawia się, dlaczego inne dzieci mają mamusię i tatusiów i dwie pary dziadków i babć, a ona ma tylko mamę i dziadka. Dziewczynka zaczyna dopytywać też o swojego tatę. Gdzie jest? Co robi? Dlaczego nie odbiera jej z przedszkola? Nie pamięta Ingebrigta, który w zasadzie nigdy aktywnie nie uczestniczył w jej życiu. Nie można jednak okłamywać dziecka, dlatego Mia dowiaduje się, że ma tatę, ale że ten mieszka w dalekim kraju, w związku z czym nie może z nimi mieszkać. Dziewczynka z początku akceptuje te nowe dla niej informacje, ale po czasie, gdy staje się coraz starsza, temat wraca i znowu zaczyna dopytywać o swojego tatę. Wtedy też Pamela zaczyna rozumieć, że to dla jej córki bardzo ważny temat i że nie może tak po prostu go ignorować. Robi coś trudnego dla siebie i mimo oporów i mimo krzywd, jakie wyrządził jej były partner, kontaktuje się z Ingebrigtem. Chce spełnić marzenie Mii, która bardzo chciałaby poznać swojego tatę. Kiedy nadchodzi końcówka października 2022 roku, a Mia ma już ponad 5 lat, dzieje się coś niespodziewanego dla tej małej dziewczynki. W jej życiu pojawia się tata, Ingebrigt, który razem ze swoją mamą, a jej babcią, Moniką, zjawia się w Polsce na zaproszenie Pameli. Samotnej mamie było bardzo żal córki, która marzyła, aby mieć tatusia tak jak inne dzieci. Nie mogła w takiej sytuacji nie zaproponować spotkania, na które Norweg od razu się zgodził. Pamela zrobiła coś jeszcze. Zaoferowała swoim gościom nocleg w swoim mieszkaniu w Oświęcimiu, żeby mogli w pełni wykorzystać czas z małą Miją i towarzyszyć jej w codziennej rutynie. I tak przez kolejny tydzień, na przełomie października i listopada, Ingebrigt i jego matka spędzają z 5-latką tak dużo czasu, jak to tylko możliwe, a czas ten upływa naprawdę miło i w radosnej atmosferze. A kolejne dni są jak z bajki. Ingebrigt zachowuje się jak inny człowiek niż kiedyś. Teraz w pełni angażuje się w życie małej Mii. Zaprowadza ją i odbiera z przedszkola. Chodzi z nią na plac zabaw i do parku. Zabiera na zakupy. Bawi się z córką i rozmawia z nią. Bardzo często w tych wyprawach towarzyszy im też Pamela, która nie może napatrzeć się na szczęście swojej córki, która wreszcie ma pełną rodzinę.
także Ingebrigt wygląda, jakby wreszcie zrozumiał, co jest w życiu ważne. Wszystko fotografuje, a zdjęcia ze wspólnych wyjść wysyła rodzinie i znajomym, jakby był dumny z tego pojednania. Zarówno rodzina z Polski, jak i ta z Norwegii zaczyna zastanawiać się, czy może to początek czegoś dobrego. Być może jest nawet szansa na to, aby Pamela i Ingebrigt wreszcie znaleźli wspólny język. Może jeszcze zejdą się i stworzą rodzinę, której na początku nie udało im się zbudować. Zresztą Ingebrigt i Pamela nieraz zostają przyłapani na uśmiechaniu się do siebie i nie są w stanie ukryć tego, że chyba dobrze spędza im się wspólnie czas. Odkąd Norweg przyjechał do Polski, w ogóle się nie kłócą. Jest potulny jak baranek i nie ma śladu po wybuchowych zachowaniach. Widać, że się stara i że zależy mu na Mii i chyba też na Pameli. Nadchodzi 5 listopada 2022 roku. To sobota. Tata Pameli, pan Marek, wpada na świetny pomysł. Dzisiaj po południu ma odbyć się charytatywny mecz hokeja na lodzie. Członkowie hokejowej reprezentacji artystów polskich zagrają z reprezentacją przyjaciół Fundacji Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy, a zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane podopiecznej fundacji Małej Natalce. Jest to więc świetna okazja na wspólne wyjście, a przy okazji wzięcie udziału w szlachetnej inicjatywie. Mężczyzna wie, że właśnie dzisiaj, w sobotę rano, Pamela, Ingebrigt i mała Mia mieli wyjść na spacer i plac zabaw, ale teraz powinni być już wolni. Dlatego też łapie za telefon i dzwoni do córki, żeby zaprosić wszystkich na mecz. Jest podekscytowany tym, że za moment przekaże wszystkim swój pomysł na spędzenie popołudnia. To będzie świetna okazja, żeby spędzić razem czas jako rodzina. Niestety entuzjazm szybko ulatuje, bo mimo wielu prób telefon Pameli cały czas milczy. Dziewczyna nie odbiera, ale być może świetnie bawią się we trójkę, albo może pojechali na spontaniczną wycieczkę i córka nie słyszy telefonu. Kiedy jednak mija kilka godzin, pan Marek nadal nie może dodzwonić się do Pameli i coraz mniej prawdopodobne staje się też to, że uda im się ruszyć wspólnie na mecz hokeja. Mężczyzna zaczyna się też trochę martwić, dlatego decyduje się sprawdzić, co dzieje się z jego córką i wnuczką, szczególnie, że mieszka zaledwie 300 metrów dalej. Zgodnie z postanowieniem ubiera się i bierze ze sobą klucze do mieszkania córki, a następnie razem z psem kieruje się pod czteropiętrowy blok przy ulicy Budowlanych. Kiedy dociera na miejsce i dzwoni na domofon, ponownie wita go kompletna cisza, ale tym razem okazuje się, że urządzenie jest zepsute i prawdopodobnie, nawet jeżeli domownicy są w środku, to nawet nie wiedzą, że ktoś dzwoni do drzwi. Pan Marek nie wie, co robić. Zastanawia się, czy rodzina gdzieś nie pojechała i Pamela zwyczajnie nie ma czasu na rozmowę. Zaczyna zresztą utwierdzać się w tym przekonaniu, kiedy rozgląda się po parkingu i zauważa, że nie ma tu jej małego, białego samochodu. Nie jest to jednak typowe. Jest listopad, na zegarku jest niemal 17 i już od jakiegoś czasu na zewnątrz jest ciemno. Na dodatek mężczyznę nie opuszcza dziwne uczucie niepokoju, dlatego dla pewności postanawia sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Sięga do kieszeni po klucze, których używa, by wejść na klatkę schodową. Następnie staje pod drzwiami do mieszkania Pameli i teraz tutaj puka i naciska na dzwonek, ale gdy i tym razem nikt mu nie otwiera, postanawia, że wejdzie do środka. Gdy otwiera zamek i naciska na klamkę, na początku wsadza za drzwi tylko głowę i nasłuchuje, nie chce nikomu przeszkadzać. Jednak gdy nie wyłapuje żadnych odgłosów, zaczyna po imieniu wołać Pamelę i Miję. Znowu jednak odpowiada mu głucha cisza i zdaje się, że nikogo tutaj nie ma, ale dla pewności mężczyzna postanawia wejść i rozejrzeć się, czy wszystko jest na swoim miejscu. W głębi jednak do tego kroku popycha go przeczucie, że coś tu jest nie tak, chociaż sam nie wie, dlaczego tak myśli. Przechodząc przez przedpokój, mija ozdoby halloweenowe, które Pamela przygotowała razem z Miją. Gdy jednak wchodzi w głąb mieszkania, natychmiast zaczyna rozumieć, dlaczego prześladowało go to dziwne uczucie. Tu, w mieszkaniu przy ulicy Budowlanych, zastaje widok, którego nigdy nie zapomni.
kiedy pan Marek wchodzi do pokoju swojej wnuczki, zamiera. Na ziemi, w kałuży krwi, leży jego córka, Pamela. Nie rusza się, jest blada, a na szyi ma wiele ran. Obok leży nóż kuchenny, a na szafce nad ciałem młodej dziewczyny wisi piękna laurka przedstawiająca mamę i tatę, którą mała Mia musiała zrobić w ciągu ostatnich dni. Pan Marek jest w szoku. Natychmiast podbiega do córki, ale jej skóra jest zimna. Nie ma wątpliwości, że krzywda spotkała ją już jakiś czas temu. Nie ma szans na ratunek. Stało się nieodwracalne, a świat pana Marka w jednej chwili legł w gruzach. Jego jedyna córka, ukochane dziecko, które samotnie wychował, już nigdy się do niego nie uśmiechnie. Ale to wcale nie koniec okrutnych wieści, bo gdy tylko pan Marek na chwilę otrząsa się z pierwszego szoku i rozpaczy i zaczyna zaglądać do innych pomieszczeń, wtedy orientuje się, że nigdzie w mieszkaniu nie ma Mii, jego ukochanej wnuczki. Mężczyzna na granicy wytrzymałości sięga po telefon i roztrzęsiony dzwoni na policję. Już po chwili pod blokiem przy ulicy Budowlanych pojawia się kordon pojazdów należących do policji i pogotowia ratunkowego. Przybyli na miejsce lekarze stwierdzają zgon Pameli, a śledczy natychmiast przesłuchują obecnego na miejscu pana Marka, od którego dowiadują się, że wydarzyła się tu podwójna tragedia, zabójstwo i prawdopodobnie uprowadzenie Mii. Sprawa jest poważna, trzeba działać natychmiast. Dziewczynka może być wszędzie, ale przede wszystkim może znajdować się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Policjanci przesłuchują sąsiadów, szukają potencjalnych świadków, jakiegokolwiek tropu, który pozwoli ustalić kiedy i co tu się wydarzyło, co pozwoli namierzyć sprawcę i małą dziewczynkę. Niestety, ale sąsiedzi nie mają nic konkretnego do powiedzenia. W zasadzie są kompletnie zszokowani, że na ich osiedlu wydarzyła się taka tragedia. Nikt nie słyszał niczego podejrzanego. Mimo tego śledczy powoli zaczynają rozumieć, z czym mają do czynienia. Na miejscu oprócz Mii nie ma też jej ojca, Ingebrigta, i wszystko wskazuje na to, że to właśnie on zamordował swoją byłą partnerkę, po czym porwał córkę i odjechał w nieznanym kierunku. Jako że z całą pewnością nigdzie w okolicy nie ma samochodu Pameli, białego Volkswagena Up na oświęcimskich tablicach rejestracyjnych, zakładają, że najpewniej sprawca porusza się właśnie tym pojazdem. Nie ma jednak czasu na weryfikację, czy te podejrzenia są w 100% słuszne, czy nie. Nie ma też czasu na czekanie na wyniki badań czy analiz. Należy działać jak najszybciej. Chwilę po godzinie 22, 5 godzin od wezwania policji, uruchomiona zostaje specjalna procedura o nazwie Child Alert, która umożliwia wręcz błyskawiczne rozpowszechnienie ogłoszenia na temat zaginięcia lub uprowadzenia dziecka, dzięki czemu o zaginięciu Mii za sprawą działań policji i środków masowego przekazu dowiadują się nie tylko miliony ludzi, ale też jednostki policji z całej Unii Europejskiej. To dopiero piąty taki przypadek, odkąd w 2013 roku Polska przystąpiła do programu, który w niektórych krajach cieszy się 100% skutecznością. Wszyscy mają teraz nadzieję, że i tym razem Child Alert zadziała i że Mia wróci do domu cała i zdrowa. I dzieje się coś niespodziewanego, bo ogłoszenie alarmu przynosi efekty znacznie szybciej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Chwilę po 22:30, czyli zaledwie pół godziny później, informacja o poszukiwanym polskim dziecku dociera m.in. do duńskiej drogówki. Zaledwie kilka minut od otrzymania raportu z centrali, policjanci patrolujący autostradę w okolicy Kopenhagi, 1000 kilometrów od Oświęcimia, dostrzegają mały, biały samochód na polskich tablicach rejestracyjnych. Nie czekają ani chwili i postanawiają sprawdzić pojazd, który natychmiast zatrzymują. Okazuje się, że ten ruch zmienia wszystko, bo za kierownicą siedzi obywatel Norwegii, a na tylnym siedzeniu, w foteliku, mała, rudowłosa dziewczynka. Nie ma wątpliwości. Wszystko odpowiada opisowi. To Mia. Jest cała i zdrowa, ale bardzo wystraszona. Wyraźnie nie wie, co się dzieje.
Duńscy policjanci ostrożnie zaczynają rozmowę z kierowcą, a mężczyzna przedstawia się jako ojciec dziewczynki i udaje zdziwionego, że został zatrzymany, jego zdaniem bez powodu. Oznajmia też mundurowym, że właśnie wraca z córką do domu. Policjanci jednak nie kupują jego słów, a po potwierdzeniu tożsamości Ingebrigta nie mają już wątpliwości i mężczyzna zostaje zatrzymany, a następnie przewieziony na komendę w Kopenhadze. Mała, przerażona Mia trafia za to w ręce duńskich służb socjalnych. O tragedii, jaka miała miejsce w Oświęcimiu, natychmiast informują media w całej Polsce. Nie ma też wątpliwości, że to dzięki uruchomieniu procedury Child Alert udało się tak szybko namierzyć sprawcę, który odebrał życie Pameli i porwał małą dziewczynkę. Jednemu z reporterów, który informuje o sprawie, pan Marek udziela krótkiego wywiadu, w którym wypowiada poruszające słowa. Nie dość, że moja córka została zamordowana, że to ja znalazłem jej ciało w mieszkaniu, to jeszcze miałem świadomość tego, że być może już nigdy nie zobaczę kochanej Wnusi. Cały ten czas spędziłem w komendzie powiatowej w Oświęcimiu. Na bieżąco byłem informowany o podjętych działaniach i ich rezultatach. Kiedy wróciłem do domu, dotarła do mnie informacja o zatrzymaniu sprawcy porwania i odnalezieniu wnuczki. To była chwila zarówno ulgi, jak i niewiadomej co dalej. I rzeczywiście, to co dalej okazuje się być bardziej skomplikowane niż można przypuszczać, bo przez kolejne dwa dni trwa walka polskiego sądu i prokuratury o aresztowanie i ekstradycję Ingebrigta do Polski. Norweg został aresztowany w Danii tylko na 72 godziny, dlatego należy działać jak najszybciej, by na pewno nie wymknął się śledczym. Jeszcze w niedzielę wieczorem, czyli w dobę od zawiadomienia służb, krakowski sąd okręgowy wydaje europejski nakaz aresztowania Ingebrigta w związku z zabójstwem Pameli i porwaniem małej Mii. Mężczyzna absolutnie jednak nie przyznaje się do winy i stawianych mu zarzutów. Żąda też, by poinformować o wszystkim jego matkę oraz ambasadę Norwegii, która natychmiast organizuje swojemu obywatelowi pomoc prawną. Polski wymiar sprawiedliwości staje jednak po raz kolejny na wysokości zadania i także jeszcze w niedzielę sąd przyznaje tymczasowe prawo do opieki nad Miją jej dziadkowi, panu Markowi. Nikt nie wyobraża sobie, by ta mała dziewczynka, którą dotknęła niewyobrażalna tragedia, miała być teraz kompletnie sama w obcym kraju. Gdy więc wszystkie formalności są już na ukończeniu, pan Marek, nie zważając na porę dnia czy swój stan emocjonalny, natychmiast wsiada w samochód i rusza w liczącą niemal 1000 kilometrów podróż po ukochaną wnuczkę. Dziadek, mimo ogromnego stresu i rozrywającego serce żalu z powodu utraty córki, nie wyobraża sobie postąpić inaczej. Chce jak najszybciej odebrać Miję z domu tymczasowego, w którym obecnie przebywa, bo wszystko, co się dzieje, to dla niej ogromna trauma. Przecież nie rozumie, co ją spotkało. Otaczają ją obcy ludzie, mówiący w obcym języku, a nigdzie nie ma ani mamy, ani dziadka. Nie ma też taty, który zaledwie 2 tygodnie temu pojawił się w jej życiu. Trzeba natychmiast zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa. W drodze pan Marek mierzy się z milionem myśli, których nie sposób zebrać. Miesza się tu rozpacz, żal i jednocześnie świadomość, że musi być silny dla Mii. Wie, że czeka go też coś niewyobrażalnie trudnego. Będzie przecież musiał wytłumaczyć małej dziewczynce, że już nigdy nie zobaczy swojej ukochanej mamy. Będzie musiał zrobić to w momencie, kiedy sam nie jest w stanie udźwignąć tej informacji. Jak ma to zrobić 5-letnia dziewczynka? Pan Marek dociera do Kopenhagi w poniedziałek, 7 listopada i od razu zabiera Miję do kraju. Kiedy mężczyzna odbiera dziewczynkę ze specjalnego ośrodka dla nieletnich, ta ma na sobie jedynie cienką piżamkę i bluzę, w której była, kiedy porwał ją ojciec. Ten widok sprawia, że dziadek orientuje się, że nie jest kompletnie przygotowany na to, co się dzieje. Nie ma dla swojej wnuczki kompletnie niczego, bo wszystkie jej rzeczy zostały w mieszkaniu przy ulicy Budowlanych, które jest zaplombowane przez policję i z racji trwających prac nie wolno tam wchodzić. I kiedy pan Marek dzieli się swoimi obawami z bliskimi, wtedy dzieje się coś wspaniałego. Wieść o tym, że dziadek nie ma dla Mii nawet jednej pary spodenek na zmianę,
rozprzestrzenia się po mieście z prędkością światła. Jeszcze tego samego dnia, kiedy zmęczony dziadek i zdezorientowana wnuczka wracają do domu, w mieszkaniu pojawia się wielu darczyńców, którzy przynoszą ze sobą wszystko, co potrzebne. Nowe ubrania, zabawki, kosmetyki, a nawet żywność. Bardzo aktywnie działa też przedszkole Mii, które oprócz pomocy materialnej organizuje dla dziewczynki pomoc dobrego psychologa. Pan Marek jest wzruszony tym, jak wielu ludzi gotowych jest pomóc. Nikt przecież nie był w stanie przewidzieć, że może wydarzyć się coś tak strasznego. W tym samym czasie pojawia się pierwsza decyzja ze strony kopenhaskiego sądu, który przedłuża areszt dla Norwega o kolejne dni, aby mieć więcej czasu na podjęcie decyzji o ekstradycji. Nie jest to jednak korzystne dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo pierwotnie decyzja ta miała zostać podjęta 9 listopada, jednak zamiast tego sąd ponownie przedłuża areszt, ale tym razem do pełnego miesiąca. Oznacza to, że Ingebrigt może zostać przekazany polskim organom ścigania, być może nawet dopiero w grudniu, a przecież każdy chce sprawiedliwości jak najszybciej. Szczególnie, gdy 9 listopada do prasy trafiają przecieki z sekcji zwłok Pameli. Na jaw wychodzi, że kobieta zmarła wskutek wykrwawienia spowodowanego wieloma ranami w okolicy gardła. Na jej ciele zabezpieczono również wiele śladów, jasno wskazujących na to, że do samego końca walczyła o życie. Ingebrigt nie miał litości dla matki swojej córki. W jednej chwili odebrał jej wszystko to, co najcenniejsze – życie, szansę na obserwowanie, jak dorasta jej córka, która była dla niej najważniejsza. Jest 10 listopada. Dzisiaj o godzinie 11, 5 dni po tragedii, ma miejsce pogrzeb Pameli. Od samego rana niebo jest zachmurzone, a podczas ceremonii zaczyna padać deszcz. Mimo, że Pamela nie miała okazji poznać zbyt wielu ludzi, odkąd wróciła do Polski, to na jej pogrzebie pojawiają się dziesiątki ludzi, a kościół jest wypełniony po brzegi. Wielu przybyłych nie znało Pameli, ale chcą okazać wsparcie jej ojcu i córeczce, którzy zostali teraz sami. Mała Mia nie bierze udziału w pogrzebie. Pan Marek zdecydował, że byłoby to dla niej za dużo. Dziewczynka wciąż nie rozumie, co się stało i że jej mamy już nie ma i że nigdy się do niej nie przytuli. Drodzy rodzice, najbliższa rodzino, przeżywamy trudne wydarzenie, o którym mówi cała Polska, mówi nasze miasto. Na początku pragnę powiedzieć, że Pan Bóg nie chciał tej śmierci. Stało się to przez grzech, zło, które jest na świecie. Pamela nie umarła, odeszła z tego świata, ale jej dusza nadal żyje. Pamiętajmy o rodzinie, rodzicach, córeczce Pameli. Niech płynie fala modlitw do Pana Boga w intencji tej rodziny, która znalazła się w tak trudnej sytuacji. Przekazuje w trakcie kazania prowadzący ceremonię ksiądz. Mija dzień za dniem, a razem z nim mija zainteresowanie mediów. Ludzie z czasem oswajają się z sensacją i przekierowują swoją uwagę na kolejne tragedie. Tak też jest w przypadku Pameli i kiedy mija miesiąc od zbrodni, a sprawa ekstradycji nie jest jeszcze przesądzona, próżno szukać artykułów na temat zbrodni z Oświęcimia. Dla reszty świata życie toczy się dalej, ale krzywda, która dotknęła pana Marka i jego wnuczkę, wcale się nie kończy, wręcz przeciwnie, to dopiero początek. Dziewczynka cały czas jest w fatalnej kondycji psychicznej. Często płacze i woła swoją mamę, tęskni za nią i nie potrafi zrozumieć tego, że jej już nie ma. Również pan Marek nie radzi sobie z tym wszystkim, co go spotkało. I on często płacze i chociaż stara się, by wnuczka tego nie widziała, to nie zawsze udaje mu się to ukryć przed małą Miją. Tak naprawdę czuje się bardzo osamotniony z tym wszystkim. Pierwsze tygodnie po tragedii były pełne napięcia. Policja, prokuratura, testy psychologiczne. Teraz, gdy emocje opadły, wszystko do mnie dociera. Dociera to, że już nigdy nie zobaczę córki, nigdy jej nie przytulę. Już nigdy nie zapyta mnie, tato, co u ciebie? Może wpadnę, napijemy się razem kawy. Mia straciła nie tylko ukochaną mamę, ale też całą dziecięcą beztroskę.
Wiele lat może upłynąć, zanim czas wyleczy głębokie rany w jej duszy, jeśli w ogóle do tego dojdzie. Każdy kolejny dzień jej życia to jedynie wspomnienia wspólnych radosnych dni z mamą, wspólnych zabaw, bezpieczeństwa i stabilizacji, opowiada dziennikarzowi Onetu pan Marek, który sam ledwo powstrzymuje emocje. Jednak jako ostatni członek rodziny Mii nie może sobie pozwolić na to, by rozpadł się na milion kawałków, mimo że sam mierzy się z tym, że stracił ukochaną córkę. Moje serce pękło na pół, gdy ją straciłem. Ten niewyobrażalny ból muszę teraz przekuć w siłę, która pozwoli mi zapewnić Mii jak najlepsze życie. Moja wnusia już nigdy nie dostanie od mamy całusa na dobranoc. Mama już nigdy nie otrze jej łez z twarzy, nigdy nie będą się wspólnie śmiać. Wnuczka nigdy już nie będzie czuła takiego bezpieczeństwa i stabilizacji, jaką miała dotychczas. Mama, która była dla Mii całym światem, nie będzie mogła towarzyszyć jej na dalszej drodze życia. Nie będzie jej wspierać w trudnych chwilach i udzielać rad, które tylko matka może przekazać córce, opowiada zrozpaczony pan Marek. Bo pan Marek nie tylko jest w rozpaczy, ale też boi się przyszłości. Nie jest pewien, czy sam udźwignie ciężar wychowania wnuczki. Przecież nie jest już młodym mężczyzną, jak wtedy, gdy to Pamela była dzieckiem. Boi się, czy podoła również pod kątem finansowym, zwłaszcza, że dziewczynka jeszcze przez lata wymagała będzie specjalnego wsparcia psychologicznego. Zresztą takiego samego wsparcia potrzebuje sam pan Marek, który ledwo daje sobie radę z emocjami i niewyobrażalną stratą. Niestety, aby uzyskać odpowiednią pomoc, musi za nią słono zapłacić. Systemowo jemu nie przysługuje żadna, a dla Mii zaproponowano wizyty u psychologa raz na 2 tygodnie, jedynie na godzinę. To zdecydowanie za mało dla dziecka, które przeżyło coś tak strasznego. Dlatego mimo początkowych wątpliwości i obaw, za namową przyjaciół Pameli oraz dyrekcji przedszkola, do którego uczęszcza Mia, pan Marek decyduje się uruchomić zbiórkę na portalu siepomaga.pl, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. I wy możecie pomóc dziewczynce, która nie jest tylko bohaterką podcastu kryminalnego. Jej tragedia nie kończy się razem z końcem odcinka, trwa nadal i już zawsze będzie jej towarzyszyć. Dziadek Mii, decydując się na zbiórkę, chce w ten sposób zabezpieczyć środki na przeprowadzkę do większego mieszkania, ponieważ obecne jest zwyczajnie zbyt małe. Pieniądze potrzebne są również na opłacenie prawników, którzy uregulują status prawny Mii i przeniosą pełnię praw rodzicielskich na pana Marka, aby w przyszłości nie mogła się o nią upomnieć obca dziewczynce rodzina z Norwegii. Pieniądze te zostaną również wydane na codzienne życie i potrzeby dziewczynki, a pozostała kwota przeznaczona zostanie na zabezpieczenie przyszłości Mii, na wypadek, gdyby kiedyś miało 51-letniego pana Marka zwyczajnie zabraknąć. Chciałbym, jak każdy rodzic, by mała uzyskała dobre wykształcenie, by miała lepszy start w dorosłe życie. Teraz została mi już tylko ona, moje oczko w głowie. Mam jednak świadomość, że przyjdzie taki dzień, w którym mnie zabraknie. Wówczas zostanie sama, bez kochającej mamy, bez taty. Dlatego jednym z moich głównych priorytetów jest zabezpieczenie przyszłości finansowej wnuczki. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 2022 roku sąd w Danii wyraża zgodę na ekstradycję Ingebrigta do Polski. 21 grudnia mężczyzna trafia do polskiego aresztu, gdzie oczekuje na postawienie zarzutów, co opóźnia się, ponieważ prokuratura czeka na tłumacza przysięgłego. Dopiero po nowym roku, 3 stycznia 2023 roku, w obecności tłumacza, obrońcy i pełnomocnika rodziny Pameli, rozpoczyna się przesłuchanie aresztowanego Norwega. Trwa ono wiele godzin, aż do późnego wieczora. W czasie przesłuchania mężczyzna składa szczegółowe wyjaśnienia i decyduje się na współpracę. Niestety, to co powiedział, nie zostaje podane do wiadomości publicznej. Nie wiadomo również, czy mężczyzna przyznał się do winy. Można jednak przypuszczać, że tak, ponieważ następnego dnia bierze udział w wizji lokalnej w mieszkaniu Pameli. Ingebrigt zostaje przewieziony na ulicę Budowlanych w obstawie uzbrojonych po zęby i zamaskowanych policjantów.
Sam na głowie ma założoną kominiarkę, a na rękach i nogach spięte ze sobą kajdany. Niestety, ale procedury sprawiają, że na rozwój wydarzeń należy czekać kolejne miesiące. W tym czasie pan Marek robi wszystko, aby życie jego i Mii wróciło do namiastki normalności. Dziewczynka codziennie chodzi do przedszkola, a popołudniami uczęszcza na zajęcia dodatkowe i spotyka się z rówieśnikami, co przynosi pierwsze efekty. Po raz pierwszy od pewnego czasu zaczyna chyba odczuwać odrobinę utraconego spokoju i ponownie otwiera się na świat. Pod koniec marca 2023 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydaje postanowienie o przeprowadzeniu obserwacji psychiatrycznej Ingebrigta, a samo badanie rozpoczyna się pod koniec lipca i trwa miesiąc. Ostatecznie biegli zgodnie ustalają, że mężczyzna jest obecnie w pełni poczytalny oraz że był poczytalny w momencie popełniania zbrodni. Dodatkowo notują, że już w przeszłości leczył się psychiatrycznie, jednak ze względu na szczegółową ekspertyzę może odpowiadać za swój czyn przed sądem. Jeszcze jesienią 2023 roku obrona Norwega zaskarża wniosek o kolejnym przedłużeniu aresztu i domaga się, by Ingebrigt odpowiadał z wolnej stopy. Sąd jednak oddala ten wniosek, a pod koniec roku proces wreszcie rusza. Kiedy w czasie pierwszej rozprawy prokurator odczytuje Ingebrigtowi akt oskarżenia, Norweg patrzy na niego z kamienną i kompletnie pozbawioną emocji miną. Jest niewzruszony. Nie widać po nim żalu, skruchy czy nawet złości. Chwilę później sędzia decyduje o wyłączeniu z jawności pozostałej części procesu, motywując to dobrem pokrzywdzonej Mii oraz interesem prywatnym oskarżonego. Za swój czyn Ingebrigt może otrzymać karę od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Na to jednak, jaki wyrok ostatecznie zapadnie, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W rozmowie z dziennikarzami prokurator przekazuje, że w momencie rozpoczęcia procesu nie jest znana motywacja oskarżonego, jednak można przypuszczać, że zabójstwo związane było z informacją, jaką otrzymał od Pameli. Okazuje się, że niedługo przed tragedią kobieta poinformowała go, że złoży w sądzie pozew o alimenty. Być może właśnie to skłoniło go do tego bezdusznego kroku. Pełnomocnik rodziny Pameli zapowiada, że będzie walczył o najsurowszą możliwą karę, czyli dożywotnie pozbawienie wolności. Zarówno bliscy zamordowanej dziewczyny, jak i jej prawnik nie mają wątpliwości. Ktoś taki nie powinien nigdy wrócić do społeczeństwa. Obrońca oskarżonego widzi sprawę zupełnie inaczej i przekazała, że jeżeli będzie to możliwe, będzie starała się o całkowite uniewinnienie Norwega. Na czas nagrywania tego podcastu nie pojawiły się żadne nowe informacje na temat procesu Ingebrigta. Dla Pameli zawsze najważniejsi byli jej bliscy. Najważniejsza była jej córka, jej tata Marek czy potrzebujący pomocy dziadkowie. Pamela szukała spokoju, bezpiecznej przystani. Jedyne czego chciała, to stabilnego i pozbawionego awantur środowiska dla swojej małej córeczki. Była gotowa zrezygnować ze wszystkiego, co zbudowała i osiągnęła. Była gotowa opuścić Norwegię, która była dla niej domem. Chciała zacząć wszystko od nowa, byle być blisko tych, których kocha ze wzajemnością i daleko od tych, którzy ją skrzywdzili. Mimo wielu przykrości, mimo tego, jak bardzo Ingebrigt ją zawiódł, chciała dać mu kolejną z wielu szans. Po raz kolejny przełożyła cudze potrzeby ponad swoje. Nie chciała izolować córki od ojca, chociaż było to dla niej bardzo trudne. Ingebrigt wykorzystał dobro swojej byłej partnerki. Mieszkał u niej, sprawiał wrażenie zaangażowanego, był miły, uśpił czujność, a na koniec odebrał jej wszystko, co najważniejsze. Miał mnóstwo czasu, by inaczej to wszystko rozegrać, o ile naprawdę zależało mu na Mii. Pamela dawała mu tyle szans, czekała, aż wreszcie zmieni swoje zachowanie, zacznie się angażować. To nigdy nie nastąpiło. Ingebrigt podjął najgorszą z możliwych decyzji, którą zranił wszystkich dookoła, a najbardziej zranił swoją córkę, kiedy na samym początku jej życiowej drogi odebrał jej najważniejszą dla niej osobę, kochającą i oddaną mamę.
Dzisiaj pan Marek opiekuje się Miją i tak jak kiedyś Pameli, teraz wnuczce daje wszystko, co tylko może. Niestety z niepewnością patrzy w przyszłość, ze względu na swój wiek czy na to, jaką traumę będzie musiała nosić jego wnuczka już do końca swoich dni. Jeszcze raz przypominam wam, że możecie wesprzeć Miję i jej dziadka bohatera, który po raz drugi mierzy się z samotnym rodzicielstwem i dźwiga więcej niż jest w stanie. W opisie tego filmu znajdziecie zbiórkę na portalu siepomaga.pl, którą możecie zasilić symboliczną cegiełką. Partnerem dzisiejszego odcinka był portal siepomaga.pl. Pamiętajmy, że nie jest wstydem prosić o pomoc. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków i śledź mnie na Instagramie, żeby wiedzieć więcej. Zostawiając łapkę w górę lub ocenę, pomagasz mi dotrzeć dalej. Serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie wam.